Witam w drugiej części naszej Alicji R603. Stanowisko już mam przygotowane. Dzisiaj zobaczymy sobie najpierw, jak mamy zestrojony demodulator, jakie mamy THD na wyjściu. W zasadzie to może po prostu poziom harmonicznych. Użyjemy do tego znowu generatora. Będziemy go badać na 108 MHz. Częstotliwość 108, 2 mV, parametry modulacyjne. Wstępnie tor już jest ustawiony. Jak widać, słychać w radyjku. Do tego sobie całość będziemy obserwować na oscyloskopie z FFT i wstrajać delikatnie, odstrajać i dostrajać radyjko. Zobaczymy coś ciekawego. Pierwszą ciekawą rzeczą jest to, że możemy się przy małym poziomie sygnału dostroić tak, że druga harmoniczna znika. Tu mamy 1 kHz, tutaj mamy 1,5 kHz, nie, przepraszam, tu jest 0, 1, 2, 3, 4, czyli tutaj mamy drugą harmoniczną. O, przy odstrojeniu może nawet sobie dół powiększymy. O, jak to wygląda. Wyłączę też lutownicę, bo ona też bruździ. O, i tutaj mamy najmniejsze zniekształcenie. Teoretycznie. Co ciekawe, zmieniając amplitudę sygnału, gdzie jeszcze automatyka nie działa, bo gdzieś tutaj dopiero widać wysyp harmonicznych, ale gdzieś od tego momentu to mamy jakiś porządny stosunek sygnału do szumu. Tu widać i słychać nawet ten szum. Tu go już takiego nie ma. Natomiast możemy dostroić się, uzyskując lepszy odbiór. Nie mam pojęcia, dlaczego to się tak zachowuje. Może wynika to po prostu z nieliniowości albo rozstrojenia obwodu. Spróbujemy go zestroić na nowo. W każdym razie od amplitudy wyjściowej, jak widać, niewiele, bo niewiele, ale zależy jakość odbieranego sygnału. Co ja sobie w tym momencie spróbuję zrobić? Spróbuję coś na brudasa, ponieważ nie chciałbym od razu robić metodą wobuloskopową całego toru, ale o tym powiem za chwilę. Ok, mam taki stroiczek. Tu jest nasz obwód demodulatora, to jest ten filterek, ten jest ostatni w torze, chyba PC, jak się nie mylę. Ten jest demodulatorem, tak więc spróbuję sobie nim pokręcić. Jak widać, pozaznaczałem sobie wszystkie filterki, którymi trzeba kręcić. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Jest ich 5, ostatni to jest demodulator. Także cóż, pokręcę sobie odrobinkę, zobaczymy, jak się to zmienia. Każdym po pół obrotu w prawo, w lewo popatrzymy na oscyloskopie, jak się zmienia sygnał. Ok, czego nie powiedziałem, wchodzimy przez głowicę oczywiście, to było dość oczywiste. Także w tym momencie zmniejszę sobie amplitudę i spróbuję krętnąć delikatnie obwodem do modulatora. Ten powinien być zestrojony na krzywą S. Zobaczymy, czy w ogóle jest możliwe kręcenie. Jest możliwe kręcenie, ale nie tym stroikiem. Mam kolejny. Gdzież to jest? Tu. Grubszy, spróbujemy nim. Także próbujemy kręcić. I co my tu mamy? Jesteśmy w stanie znaleźć jakiś minimum. Sygnał nam się tak odstraja. Wracamy do zera. Zero było zgodnie z tym, co mam tu zaznaczone, gdzieś tu, ale to widać nie do końca jest to, bo się troszeczkę obruszał.
rdzeń. No ale okej, to jest to. Kręcę w drugą stronę. Wygląda to tak. Pytanie jest teraz następujące, skoro to jest max. Zmniejszam amplitudę, zwiększam amplitudę. Próbuję się dostroić. Widać, obwód działa tak samo. Zobaczmy, co się stanie, jak kręcę sobie pierwszym filtrem obwodu głowicy. Widać zniekształcenia. Rosną, amplituda spada. Metoda nastrojenie dobra nie jest. Kręcimy drugim filtrem, F400 bodajże 2 teraz. Czegoś lepiej też nie jesteśmy w stanie uzyskać. Pokręcimy sobie teraz kolejnym obwodem. Teraz obwód wzmacniacza PC. A tutaj tak jakby dało się coś więcej. No, zdecydowanie tak. Więc będziemy się tu bawić i ostatni obwód wzmacniacza PC. Tu już więcej się nie da. Być może ten pomiar jest głupi i zbędny, ale chciałem coś się nauczyć jeszcze ciekawego. Co teraz zrobię? Teraz wejdę sobie na kołek w głowicy. Zaraz pokażę może schemat, a raczej instrukcję serwisową na punkt 401. To jest kondensator w emiterze, wejście, przepraszam, pin w głowicy. Wejście na emiterze mieszacza, na pewno nie 10 nanofaradów, jeśli już to 10 pikofaradów, taki zastosowałem, resztę popodłączamy. Kiedyś sprawdzałem, jak chodzi o ten rezystor R210, to jest rezystor w demodulatorze, co się stanie, jak się go zewrze lub nie, jak się go zwiera, to wzrasta amplituda, natomiast nie zauważyłem żadnych dodatkowych korzyści, poza tym, że nie ma tutaj dostępu na tej płycie bez demontażu skali, żeby go zewrzeć. No, musiałbym tu jakieś mega druciarstwo odstawić, żeby go zewrzeć. Nie przewidzieli takiej możliwości, więc ja sobie tylko rozstroję delikatnie filtr R206. No i zobaczymy, jak to będzie. Być może jest to błąd, być może nie. Tak ma wyglądać krzywa zestrojenia toru PC i krzywa S. Czy coś jeszcze tutaj jest? Tu chyba już nie. Punkt, do którego się wpinam, to jest ten punkt. Pokażę go zaraz na płycie. Tu wchodzę sygnałem wobulowanym. A gdzie wychodzę? A gdzieś tu. Tu. O. Tu jest sorki. Tutaj PP202. Wychodzę na oscyloskop. Teraz przez zwykłą sondę. Rezystor, który zalecają zewrzeć R210, to jest ten. Ja niestety nie widzę takiej możliwości, więc spróbujemy bez jego zwierania. Żeby zobaczyć krzywą dzwonową, musimy wpiąć sobie sondę szczytową właśnie w ten punkt. I ja tak zrobię. Oraz sygnał wejściowy, oczywiście przez tłumik, w punkt PP401. Ten. Dobra, biorę się za robotę. Może zanim tak zrobię, spróbuję rozstroić filtr po średniej częstotliwości, wykręcając rdzeń, a raczej demodulator, wykręcając go o w zasadzie pełen obrót i strojąc na krzywą dzwonową przez głowicę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, zobaczmy, co z tego będzie. Oscyloskop już mam ustawiony. Teraz sobie, znaczy oscyloskop sobie ustawimy, pyk i pyk, a czemu to nie jest tu? Ciekawe, że 0 jest przesunięte. Nie miałem ochoty teraz na to wnikać, dlaczego tak jest. Dobra, stawiamy sobie nośną, stawiamy sobie coś takiego, generator. I popatrzmy,
Co my tu mamy? Mamy krzywą dzwonową. Odwrócimy sobie to. Zobaczmy. Teoretycznie ten kanał jest w zerze, ten jest w zerze. Ok. Mamy dewiację ustawioną plus minus 300 kHz, czyli odtąd dotąd jest 600 kHz. No to co, to spróbujmy sobie postroić to przez głowicę przechodząc. Oczywiście tak się to zachowuje przy odstrojeniu. Już wiem, dlaczego należałoby nie przechodzić przez głowicę. No ale dobra, zobaczmy, jak się zachowa jeszcze z filtrem demodulatora. Pół obrotu go wkręcę. Ok, pół obrotu go wykręcę. Z powrotem i lecimy. Czy coś tu się da wycisnąć więcej? Oczywiście regulacja jest wstępna. Najpierw cewkami w głowicy. Teraz przy pośredniej. To już widać, że więcej z tego chyba nie wycisnę. A raczej nie, raczej jest to maksimum. Także teraz może pokażę, jak wygląda setup i czym kręciłem. Wracając do ustawień generatora. Dalej na 108 MHz, 3 mV. Wchodzę bezpośrednio w głowicę. Wejście antenowe tutaj. Zgodnie z poprzednim schematem. Parametry modulatora. Zewnętrzny 1 kHz. I dewiacja plus minus 300 kHz. Daje to bardzo ładną krzywą dzwonową. Pomiar sondą szczytową jest chyba zalutowany, ten nieszczęsny kondensator 10 nano. Na kołeczku właśnie tym PP202 i masa wzięta z obudowy ekranu pośredniej częstotliwości. Teraz sobie zrobimy dokładnie to samo, ale wejdę sygnałem wobulowanym przez mieszacz. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać, kiedy pominę tor wejściowy, no bo jego odstrajanie w tą stronę powoduje takie zmiany krzywej. Miałem jakieś małe przerwanie. Lutujemy się tu, wchodzimy z sygnałem teraz o częstotliwości 10,7 MHz. Dobra, z sygnałem sobie wszedłem już bezpośrednio w pośrednią. Dobieram sobie teraz amplitudę. Tutaj sobie kręcę już 20 mV. Oczywiście wchodzę przez tłumik i będę ją dobierał tak długo, aż uzyskam, powiedzmy, jakiś dość duży sygnał, ale nie taki, przy którym zacznie działać, jak widać tutaj już, o, coś takiego. I przy tym poziomie, to jest w tym momencie 80 mV, będę stroił pośrednio. Tak wygląda nasza krzywa. Biorę się za co się biorę. Może sobie zwiększymy troszkę amplitudę. Może sobie zwiększę troszeczkę zakres wobulacji, czyli przejdę na generator i zmienię sobie tutaj po prostu, chociaż to 300 kHz to jest dobra wartość. Ok, niech będzie 300 kHz i kręcę sobie najpierw filterkiem F401, jak mnie pamięć nie myli, tak? F401, F402, w każdym razie pierwszym w głowicy. Co my tu uzyskamy? Teoretycznie powinniśmy to stroić tu. Dobrze, że mam pozaznaczane te wszystkie cyweczki, gdzie są i jak są. Na razie sobie to dokręcę tak, żeby mieć w miarę symetryczną krzywą i żeby była w środku. W środek, jeśli wyłączę wobulację, czyli rampę, która wchodzi na kanał X oscyloskopu, powinien być dokładnie w 10,7 MHz. Dlatego też próbuję to dobrać w taki punkt, gdyż nie posiadam tutaj filtru ceramicznego, który by mógł determinować tą częstotliwość. Tak zostały zestrojone obwody. Może ja to pokażę.
w głowicy. Jak widać, tak było zaznaczone. Tam troszkę światło się odbija. Jeden i drugi. Ten został przekręcony o niecałe, powiedzmy, ćwierć obrotu. A ten, no tam nie wiem, 1/10. Teraz będziemy kręcić sobie najpierw tym filterkiem, potem tym filterkiem, a na samym końcu demodulatorem. Także zaczynam od tego, później ten, później wrócę pewnie jeszcze do głowicy i znowu popatrzę, jak się zachowują te dwa filterki i tak cały czas 2-3 razy sobie to wszystko sprawdzimy, aż uzyskamy maksymalnie symetryczną, o największej amplitudzie, krzywą dzwonową. Ok, następny filterek to filterek wzmacniacza F203. Pośredniej kręcimy. O, tu jesteśmy w stanie jeszcze coś uzyskać. Uzyskajmy na razie maksimum. I ostatni filterek na wyjściu. Mamy coś takiego. Wracam do głowicy. Filterek sprawdzę jeszcze. Filterek F401. Mogę delikatnie sobie tą krzywą przesunąć. Spróbujemy teraz. Ogólnie trzeba powiedzieć, że częstotliwość pośrednia jest umowna i tutaj ja bym bardziej stroił to na maksimum przy zachowaniu symetrii. Nawet jeśli to nie będzie 10,7, a 10,65 MHz, to w niczym nie przeszkadza. Przechodzę do pośredniej. Filterki w pośredniej. Wydaje mi się, że jest to max. I nawet jak będę usilnie, znaczy mogę to przesunąć w 10,7. Natomiast tu już amplituda spada. I wydaje mi się, że najlepiej to jest mimo wszystko zestrojone gdzieś tu. Że kręcę jeszcze raz całym torem do uzyskania maksimum. To jest teraz filterek 402, teraz 203. Myślę, że coś takiego. I ostatni 200 bodajże 5. Powiedzmy. Także krzywa dzwonowa została zestrojona. Jak stroiłem, pokazywałem. Przechodzimy do strojenia krzywej S. Zobaczymy, co się uda. W tym do tego potrzebujemy zmienić sondę. Wypinam sondę szczytową, zapinam zwykłą. I patrzymy dalej. Ok. W ten sam punkt PP202 zapiąłem zwykłą sondę. Tym samym sygnałem wobuluje. Jedyne co, zmieniłem sprzężenie kanału z DC na AC. Choć może DC nie będzie złe, ale raczej AC będzie wskazane. Zaczynam kręcić filterkiem F206. Będę go teraz wkręcał. Co ja tu uzyskam? Powinienem uzyskać krzywą S. A, tylko jeszcze jedna rzecz. Wyłączę sobie. Jak widać, coś to działa kiepsko. I nie wiem, dlaczego to tak źle wychodzi w tym momencie. Jeszcze sobie tu posiedzę i pomyślę. Chwilkę pomyślałem. I żeby troszeczkę poprawić kształt tej krzywej, to tak naprawdę wystarczy wobulować w trochę szerszym zakresie, żeby było coś więcej widać. W tym momencie, powiedzmy, jest dewiacja 600 kHz ustawiona. Teraz ta krzywa wygląda zdecydowanie ładniej i można ją spróbować wstroić. Tu pamiętamy, że jest 10,7 MHz.
Natomiast nasza krzywa symetryczna nie jest, tu amplituda jest troszeczkę mniejsza niż tu. Spróbuję ją troszeczkę cofnąć, coś takiego. I zobaczmy. I zobaczmy, ponieważ wobuluje to w częstotliwości 10,7. W jakiej częstotliwości jest nasz środek? W częstotliwości 10,68. Myślę, że jest ok. Przechodzimy na pomiar normalny. Zobaczymy, jakie mamy THD. Także przepinam generator, wchodzę w tym momencie w modulację, wybieram źródło wewnętrzne, wybieram dewiację 75 kHz. Przejdziemy sobie oscyloskopem w tryb normalny. Odczyt sobie zrobimy na kanale, niech będzie pierwszym, bo będzie prościej. No i popatrzmy, co my tu mamy. Co my tu mamy i musimy się dostroić do częstotliwości 10,68. Także wchodzę sobie tu. No i w zasadzie można by powiedzieć, że jest całkiem nieźle. Jeszcze dobierzmy jakąś mniejszą amplitudę, bo to też tak z tą amplitudą to też tak różnie i ten tor się trochę odstraja. Tu by wyszło, że 10,65 daje dobry efekt. Zjedziemy sobie z sygnałem na dół, z tym do góry. Powiedzmy, że te 10,68 to jest tu. Chcielibyśmy, żeby to było w miarę dobrze. Dostrójmy się do 10,68 albo nawet 10,7 na minimum. Jeśli się to uda zrobić, spróbuję pokręcić obwodem demodulatora. No i to by było minimum dla częstotliwości 10,7. Teraz się odstrajam. Znowu się odstrajam. Jedyne co możemy sobie zobaczyć, to jeszcze amplitudę sygnału na dole. Mamy ją 180 mV. Czy jeśli się zestroję na 10,68, to czy ta amplituda będzie większa? No ta amplituda jest większa. Więc wychodzi na to, że krzywa S nie kłamie. I częstotliwość 10,68 dla zestrojonego tak obwodu jest chyba najlepsza. Oczywiście metoda wobuloskopowa no, może i jest dokładna, ale w moim wykonaniu widać, że można by coś pewnie poprawić. Natomiast co tu można byłoby jeszcze powiedzieć? Jest obarczona błędem, tak? Błędem takim, że nie mam tu żadnych znaczników. I ustawienie tego perfekcyjnie na częstotliwość 10,7 MHz, jak widać, w tym setupie nie jest takie proste. Myślę nad tym, żeby ten setup zmodyfikować, zrobić coś lepiej, żeby te pomiary były sensowniejsze. Nie popatrzyłem sobie tylko w całym zakresie na poziom harmonicznych, ale to mówię, to jest jeszcze przyszłość. Zmniejszamy sobie amplitudę jeszcze. Jak widać, to całkiem nieźle funkcjonuje. Gdzieś ogranicznik zacznie działać, to się i harmoniczne pojawią większe. A nawet nie jest źle, że jest całkiem nieźle. Dobra. Robimy eksperyment kolejny, wchodzę sobie z sygnałem bezpośrednio przez tor WC, czyli przez głowicę. Zobaczymy, jak wygląda sygnał na wyjściu. Ok, przeklikałem, mamy ustawioną częstotliwość 108 MHz. Dostroję się gałką w odbiorniku. I mamy takie coś. No skąd mi się tu biorą jeszcze jakieś zakłócenia? Damy sobie ciut większą amplitudę. Zakłócenia i tak z czegoś mi tutaj dochodzą i to nie jest lutownica, co mi się nie podoba.
Zobaczmy, jak się dostroimy na minimum przy większym poziomie. I zmniejszymy amplitudę troszeczkę sygnału. Tu już widać, że działa ogranicznik. Kręcę amplitudę 20 mV, a tutaj na wyjściu nic się nie zmienia, za to harmoniczne poszły troszkę do góry. Dobra, wydaje mi się, że jest to zestrojone. Spróbuję pogasić wszystkie sprzęty. Zobaczymy, czy radio odbierze stację o nazwie Radio M. Poszukam jeszcze dokładniej częstotliwości. Okay, próbowałem znaleźć tą stację, ale Radio M gdzieś tam przebija się ze światów. Tu mamy... Tu mamy Vox. Tu gdzieś. Coś tam może bardzo delikatnie słychać. Natomiast szału nie ma z różną długością anten. Oczywiście antenę podłączyłem. Także postrojenie toru pośredniej. Ja sobie jeszcze sprawdzę, jak wygląda zestrojenie głowicy. Ok, złożyłem jeszcze raz układ pomiarowy. Czyli wchodzę sygnałem przez tłumik z generatora. 106,5 MHz, 3 mV. Sprawdzę sobie strojkiem, albo rozginając, doginając cewkę, czy da się z tego coś ukraść. Także zobaczmy, co możemy z tego ukraść i czy możemy, czy też nie. Natomiast już wiem, co mi też śmieci, to generator jest problemem. Rozginam cewkę, amplituda spada. Zginam cewkę. No to coś tam, amplituda rośnie, ale niedużo. Dobra, i taka odrobinka. Jeszcze bym spróbował ją dogiąć. O. Teraz doginam. Rozginam i jesteśmy w martwym punkcie. Zestroję się teraz na 80. Na nasze 90,2 MHz, gdzie był drugi punkt strojenia. Teraz słychać lutownicę. Już nie. Gdzieś tutaj mamy najlepsze wstrojenie. Zobaczmy, co się stanie, gdy ceweczkę będę dogniatał. Spada amplituda, rozginał. Amplituda nam rośnie i to jeszcze sporo. Także skoro tak, to wychodzi, że kondensator, który ostatnio wstawiłem, 15 pikofaradów, jest odrobinę za mały. Wymienię go na kondensator 16 pikofaradów, zestroję i przy okazji jeszcze zmienię obwód ercze. Postanowiłem go, rozgaśmy to radio. Postanowiłem go nie ruszać. Jednakże przemyślałem sobie ten temat odrobinę i mimo to, że ercze można wyłączyć, to jednak jest ono trochę za silne. I wymiana tutaj tych elementów na 5-6 pikofaradów jako kondensator, dokładnie wróćmy do schematu, jako kondensator ten na 5-6 lub 6-8 pikofarada zmniejszy zakres działania ARC, zakres trzymania, nie będzie tak przeciągać do silniejszych stacji, ale też spełni swoją funkcję. Do tego będzie też konieczne przestrojenie heterodyny, w związku z czym będę musiał dorzucić jakąś pojemność do tego obwodu, czyli jeśli ten kondensator zmniejszę, to 0 pico, które tu w tym momencie jest, będę musiał czymś zastąpić. Podejrzewam, że 3-3 pico albo pokręcenie trymerem może wystarczy i ten kondensator, który tu jest 15 pikofaradów, zwiększę o 1 do 2 pico i całość zestroję. Myślę, że już nie będę tego pokazywał, bo to już żeście widzieli, będzie trwało w nieskończoność. Chciałem zaprezentować szybszy sposób na sprawdzenie toru WC, PC,
przechodząc, w zasadzie toru PC, przechodząc przez głowicę, przechodząc przez mieszacz, raz dla częstotliwości 108, raz dla częstotliwości 10,7 MHz. Jak dużo się zmieniło? Zmieniło się praktycznie niewiele. Można by rzec, że w tym radyjku gra nie warta świeczki, ale może po jeszcze zestrojeniu, porządnym obwodów wyjściowych, po dołożeniu tej niewielkiej pojemności, zestrojeniu na nowo głowicy, bo to będę musiał zrobić, PC już nie będę ruszał, ale wiadomo, rozstrajając obwody PC, czyli zestrajając je w zasadzie, od tego powinienem był zacząć, tak naprawdę zmieniłem współbieżność, tak, dla innej częstotliwości heterodyny, czy innego położenia agregatu, jest inne położenie obwodu, częstotliwości obwodu wejściowego. To też powoduje spadki czułości. Dlatego myślę, że widać było trochę większą różnicę teraz i że brakowało tej pojemności u góry. Dlatego to zestroję i zobaczę, czy będzie słychać radyjko M. Jeśli będzie, to fajnie. Jeśli nie, to nie. Na zakończenie chciałem jeszcze dodać zmiany, jakie wprowadziłem, zaznaczone na zielono. Także postanowiłem zmienić obwód heterodyny, wymieniłem kondensator VRC na 4,7 pikofarada. Musiałem wtedy dorzucić równolegle do obwodu generatora 3,9 pikofarada, bo troszkę brakowało. Zmieniłem kondensator we wzmacniaczu z 15 pico na 18 pico i udało się to zestroić. Jeszcze jedna zmiana, jaka była, to nastąpiła zmiana fi tej cewki. Fi oryginalne to 5 mm, fi nowe to 4,5 mm, co spowodowało, że ta ceweczka mniej jest rozgięta, ładniej wygląda i udało się dostroić precyzyjnie. Jak to wygląda w sprzęcie? W sprzęcie wygląda to tak, że zostały wstawione kondensatory właśnie tutaj. Tutaj jest kondensator 3,9 pico, to jest kondensator od ARC 4,7 pico. Tutaj, może się tego pozbędziemy, tutaj zostało zamontowane 18 pikofaradów i zmieniona ceweczka. Także udało się urwać w zasadzie poprzez zmianę fi około pół zwoja i ceweczka elegancko, ładnie rozgięta, w zasadzie bez potrzeby dostrojenia działało. Jeszcze z takich rzeczy, które chciałem pokazać, jak już zakończenie. Tak wygląda skala w tym radyjku. Jest zintegrowana z płytą. A tutaj mam drugą Alicję. I tutaj skala jest zintegrowana z przednią szybką. Także jest to ciekawa wersja, dlaczego płyta w tym sprzęcie była z dolnego UKF-u, skala z górnego. Jak to się stało, co to za wersja, skąd to się wzięło, może jakiś ulep fabryczny, typu ktoś pokupował części i poskładał. Trudno powiedzieć. Jak chodzi jeszcze o zestrojenie toru pośredniej częstotliwości, to był filterek jeden, bodajże F401, F402. Widać różnicę w zestrojeniu. Najbardziej ten był odstrojony. Kolejne filterki F chyba 203, tak? 203, 205, jakoś tak, nie pamiętam. I 206 jest demodulator, także widać, ile trzeba było tym wszystkim pokręcić po tylu latach. Oczywiście jeszcze przed złożeniem całości czeka mnie założenie ekranu i wyczyszczenie go. Po założeniu ekranu będę musiał dokonać korekty zestrojenia. Najprawdopodobniej zmieni się indukcyjność, więc będę musiał spróbować jakoś ją skorygować i uzyskać z powrotem prawidłowy zakres częstotliwości heterodyny. A miałem jeszcze dodać, że radyjko po zestrojeniu odbiera stację radia M. Już nie będę tego prezentował. W każdym razie da się posłuchać tej stacji, więc wydaje się, że wszystko działa poprawnie. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.